Blisko 200 zuchów i harcerzy wzięło udział w odbywającym się już po raz 13 koncercie Ciepłe i Puchate. Jego organizatorem był chówiec ZHP Łuków. Druhny i druhowie spotkali się w auli pierwszego LO. Okazją zaś zarówno do spotkania, jak i koncertu był Dzień Myśli Braterskiej. 13 lat temu pojawił się pomysł, ażeby uczcić Święto Myśli Braterskiej, które przypada na 22 lutego i wymyślono w łukowskim chówcu koncert Ciepłe i Puchate. Gościmy na nim harcerzy z łukowskiego chówca, który swoim terenem obejmuje powiat łukowski, radzyński i bialski. Głównym założeniem koncertu Ciepłe i Puchate jest możliwość spotkania się harcerzy z całego chówca, z naszymi przyjaciółmi, z rodzicami, wspólne pośpiewanie, bycie razem, cieszenie się swoją obecnością. Podczas koncertu Ciepłe i Puchate na scenie zaprezentowały się zuchy i harcerze z Łukowa, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Starych Kobiałek, Stoczka Łukowskiego, Konstantynowa i Krynki. Przygotowali piosenki, inscenizacje i skecze. Podczas koncertu zaproponowaliśmy naszym harcerzom, aby włączyli się w akcję organizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego łącznie z Polską Akcją Humanitarną, akcję Harcerzy dla Syrii. Będziemy zbierali drobne pieniążki, które będą przekazane na wsparcie dzieci w Syrii, która ogarnięta jest wojną i potrzebne tam jest wsparcie. Koordynatorami wydarzenia upamiętniającego Dzień Myśli Braterskiej byli Sebastian Romańczyk, Katarzyna Janiuk i Jakub Król. Z 22 lutego skauci na całym świecie obchodzili Dzień Myśli Braterskiej. Jest to święto ustanowione w rocznicę urodzin twórcy skautingu, generała Roberta Baden-Powella. Jest to okazja do wspólnych spotkań przy ognisku, na koncertach. Podczas tych spotkań harcerze i skauci z całego świata składają sobie życzenia, wspominają wspaniałe chwile spędzone na obozach.
Łukowski Chówiec także składa swoim przyjaciołom, harcerzom najserdeczniejsze życzenia, radości, zadowolenia życia, niegasnącego zapału w czynieniu dobra.